Cześć! W poprzednim odcinku kursu tworzenia postaci stworzyliśmy animację gracza, który do przodu i do tyłu w prawo i w lewo porusza się tak, jakby szedł do przodu. Zmienimy to, dodając obsługę myszki, która będzie odpowiedzialna za obrót postaci. Wejdźmy do Edit i Project Settings, tak jak wcześniej, tam gdzie ustawialiśmy przyciski. I znajdźmy sekcję Input. Przy okazji, jeżeli zamienimy na przykład W na minus 1 i S na plus 1, będzie to wszystko zachowywać się tak, jakbyśmy latali samolotem. Teraz jednak dodajmy myszkę. Dodajemy ją w Axis Mapping i nazwijmy na przykład obrót X. Będzie on odpowiedzialny za ruszanie myszką w prawo i w lewo. Z listy wybieramy tutaj mouse X, czyli oś poziomą. Dodajmy też drugi Axis Mapping do obsługi myszki góra i dół, czyli obrót X. Y w tym przypadku i wybieramy z listy mouse Y, czyli drugie w kolejności po wpisaniu fragmentu nazwy. OK, mouse Y, to wystarczy. Nie musimy dodawać ujemnych dodatnich wartości, no bo one same wychodzą poprzez poruszanie się myszką. Wejdźmy teraz do gracz character. Mamy obsługę myszki, ale nie mamy jej wykorzystania, więc aby ją wykorzystać, wchodzimy tutaj do gracz character i wykorzystujemy i obrót X, i obrót Y. Nie będziemy za bardzo poruszać graczem przy pomocy tego. Nie będziemy przemieszczać gracza, ale będziemy poruszać kamerą gracza i samym graczem. Dajemy add controller yo input. Jak wiadomo, w zależności od wyboru osi, w rotacji jest to obrót roll, pitch i yo. W tym przypadku, jeżeli chodzi o poziom, to będzie obrót gracza względem yo, a więc osi Z, a więc według pionowej osi. Tutaj dodajemy natomiast w obrocie Y add controller pitch input, a więc odpowiedzialną za oś Y. I możemy zobaczyć, jak to teraz działa. No, porusza się na boki, ale tylko na boki. Obraca się, więc jest fajnie. Zawsze będziemy biegać do przodu i zawsze animacja będzie pasować. Jednakże nie mamy możliwości popatrzenia w dół. Możemy tylko poruszać się na boki. Wejdźmy więc tutaj do gracz character self. Tutaj mamy, że możemy używać wszystkich rotacji kontrolera. Na przykład jeżeli zaznaczymy pitcha, no to mamy też dostęp do pitcha. Ale jak on wygląda? No wygląda tak, trochę jak Michael Jackson, więc nie do końca o to nam chodziło. Wróćmy z powrotem do gracz character blueprint. Odznaczmy te dwa elementy, ponieważ wpiszemy je w trochę innym miejscu. Nie wykorzystujemy gracz character, ale kamerę. A żeby sterować kamerą, wykorzystujemy Spring Arm. Więc wejdźmy tutaj i tutaj właśnie będziemy obsługiwać mysz. Wybierzmy Use Pawn Control Rotation i dzięki temu uzyskamy wszystkie możliwe rotacje, aczkolwiek roll nie jest wykorzystywana. Jak teraz to wygląda? Poruszamy kamerą, nie graczem. Tylko kamerą. Oczywiście gracz będzie dalej poruszał się w tamtą stronę, w którą patrzy, gdy naciśniemy W i S. A nie chcemy. Chcemy, aby poruszał się tam, gdzie spoglądamy kamerą. Żeby stał w miejscu, ale tam, gdzie spojrzymy kamerą, żeby właśnie tam był wektor do przodu. A nie tam, gdzie zawsze jest, bo zawsze jest w tym samym miejscu. Więc trzeba je zmodyfikować. No te wartości. Można oczywiście wpisać jakieś stałe wartości, żeby do przodu na przykład było zawsze w bok. Nie jest to jednak istotne. Wybieramy teraz Get Control Rotation i przy pomocy tego klocka będziemy mogli skorzystać właśnie i podać konkretne wartości, gdzie ten wektor aktualnie się znajduje. Jeżeli teraz uruchomimy grę, zawsze wektor będzie się znajdował tam, gdzie wskazuje kamera, jednakże gracz się nie obraca. Niby fajne, ale nie do końca. Czy animacja wygląda tak sobie? Zaraz to zmienimy. Wejdźmy z powrotem do gracz blueprint i wejdźmy do character movement. Tutaj właśnie są parametry, których potrzebujemy. Potrzebujemy je zmienić oczywiście. Na samym początku wybierzmy orient rotation to movement. Teraz obiekt po prostu przemieści się w tam, gdzie spoglądamy, tam, gdzie jest wektor do przodu. Nie przy ruchu kamery, ale podczas ruchu. Czyli teraz na przykład dajemy do przodu, no i porusza się zgodnie z naszą kamerą. Oczywiście gra i dół nie bardzo wpływa na poruszanie się, ale na prędkość.